Witam, rzemyczki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardstone 4 na odkrycji Great War Redux jako Bułgary. W ostatnim odcinku zakończyliśmy pierwszą wojnę bułgarską i tutaj jest coś takiego, że możemy to oddać, co nie wiem, czy to nam pomoże, czy nie. Ja bym się zgodził z tego względu, że Rumunia to jest kolejny front. A my będziemy tutaj walczyć, jak sami widzicie, z dosyć dużą liczbą wojsk. Więc teraz jak to się zaczęło, to my możemy to zrobić. Albo możemy pójść w to. Czyli historyczny. Ale od razu mówię, to jest popsute. Wow, albo i nie, bo jakoś się naprawiło. Ok, ostatnio chyba źle zrobiłem. Chodzi o to, że jeżeli się nie kliknie wcześniej eventu, to wtedy się nie wychodzi, no i rezultaty były trochę bardzo niekorzystne dla mnie. Więc w skrócie, tutaj zakończyliśmy, teraz możemy iść na wojnę i nie powiem, to nie będzie prosta wojna, to już jest dosyć trudniejsza wojna z nimi. I nie powiem, nie jestem wielkim fanem. Więc tak, po pierwsze możemy się wycofać z tych dwóch prowincji. Te dwie prowincje to są takie małe, które się po prostu się nie opłaca o nie walczyć. I my w głównej mierze to, co teraz możemy robić, to nic. Dosłownie, nic zbytnio nie możemy zrobić. Okej. Ponieważ w głównej mierze nie jesteśmy w stanie zbytnio podatakować naszych byłych właśnie byłych sojuszników. Bo mogę teraz zaatakować, ale nie jestem pewien, czy będę w stanie porobić jakieś... jestem w stanie. Okej, czy jestem w stanie mi tak odciąć to? Niezbyt, ale... ale na pewno mogę powiedzieć, że nie jest aż tak bardzo źle. Więc w skrócie na tym to polega, że je po prostu... o nie. Że tutaj po prostu jest coś takiego, że my możemy próbować atakować, ale... jak bardzo to się uda nam, nie jestem entuzjastą. Więc teraz jedyne, co możemy robić, to patrzeć, jak powoli tutaj przejmujemy. Nic więcej. Dlatego też jeden z większych rzeczy, które bardzo, bardzo, ale to bardzo bym chciał, to jest po prostu... po prostu samoloty. W głównej mierze bombowce. Było chyba pierwszy pisarz. Dlatego, że bombowiec w większości czasu się przyda. Ponieważ nasi wrogowie kompletnie nie będą mieli innych rodzajów samolotów. Wiecie co? Możemy trochę zwiększyć, ponieważ widzę, że są luki we froncie. Więc to, co możemy robić, to po prostu zacząć przez niego, przechodzić przez te luki. Okej, dawajcie więcej dywizji, to się na pewno nam przyda. War propaganda. Więcej na karabiny potrzebujemy. No i właśnie... udało nam się
tutaj cały front przełamać. Okej. Co oznacza, że... tak, udało nam się. Jej. Okej, udało nam się? No tak, udało nam się. Yo! Udało nam się! Nie sądziłem, że się to nam uda. Szczerze. Poza tym... tam chyba nie mogliśmy nic innego wybrać. Bo jakby było, to bym po prostu widział. Czyli w skrócie... udało nam się pokonać tamtych. Okej, okay. To my możemy ciebie jako dać. I takie, co byś się przydał. Division Recovery Rate, szczerze by się przydał. Sobie damy go. I zamienimy ciebie na tego. A, dosłownie przypominasz siebie na portrecie. Okej, okay, udało nam się to zrobić. No, wygraliśmy. Jej! Yo! Ej, yo! To naprawdę dużo jest. Jej! Serbia, masz za swoje. Ha, ha, ha. Dobra, więc w skrócie teraz możemy dokończyć to, ten cel narodowy i kontynuować kolejne. Tutaj teraz Albania się wyzwala. Więc po pierwsze... jej! Jesteśmy zwycięzcą! I Ferdynand rządzi! Jej! Co ty w ogóle masz? Słabe. Myślałem, że już coś więcej nam dasz. Myślałem, że będziesz lepszy. Będziesz lepszy. W ogóle podoba mi się, że wykorzystali ikonkę, jak jest starszy. Dobra. Nie powiem, to drzewko to takie trochę jakby na szybciaka było robione, więc... tak na szybciakach zapewne ktoś zajęło komuś 2 miesiące. No, więc tak. Foxy Ferdinand. I teraz możemy po pierwsze zdobyć sobie jedną jednostkę. A po drugie możemy sobie rozpocząć hegemonię na Bałkanach. Tak, jesteśmy pięknym carstwem Bułgarii. A poza tym centralna Albania powstała. Ale tak powstała, że w sumie reszta Albanii. Daj, w ogóle facet ma portret. Nie ma drzewka. To jest jakiś chyba... jakiś właśnie... ten. Zgaduję, że to jest, nie wiem, jakiś cel czy coś takiego. Okej, więc tutaj dajemy. No, w miarę się udało, nie powiem. Nie było to tak źle, jak było wcześniej. W głównej mierze dlatego, że oni później mogą sobie spełnić dywizję, więc pamiętajcie, że to taki to jest jeden z powodów, dlaczego później są tacy mocni. Ale pytanie jest, czy my możemy jakiś samolot w ogóle porobić? Bo bardzo chętnie bym zrobił. Okej, więc teraz oczywiście możemy sobie wybrać, co wiadomo, że nie pójdziemy w to, bo po co mielibyśmy pójść? W sumie możemy tutaj dostać kory. Na tym nie możemy. A nie, na tym możemy. Więc w skrócie po pierwsze możemy przywrócić monarchię absolutną. Taką totalnie absolutną. Zostać świetmarszalem. Wiadomo, że jest fajne. I zaatakować Imperium Osmańskie. Nie powiem. Jest to bardzo ciekawa rzecz. Bardzo chętnie to zrobię. Zapisałem sobie tylko dlatego, żeby na później. Okej, więc w sumie mamy już w miarę dużo dywizji, więc jak już mamy was w miarę, sobie zacznijmy szukać jakiegoś tam gościa, co podamy. I możemy tutaj dać na ten rozkaz marszałka polowego. Okej, więc widzicie sobie tutaj. Mamy dużo weteranów, to mi się podoba. Pytanie jest takie... możemy jakąś dywizję, żeby... na przykład o to. O, i mamy wolną fabrykę, bardzo fajnie. Wiecie co, może sobie 2 fabryczki damy na artylerię.
Pytanie, jak to wygląda z terenami? No, większość terenów mamy jako kory, oprócz tego. No ale to taka mała rzecz. Więc póki co jak najszybciej spróbujmy zaatakować Osmanów, którzy... Powiem tak. Jeżeli będą w wielkiej wojnie, to jest po prostu coś takiego, że z łatwością zostaną pokonani. Jakieś 70 dni to trochę długo. Więc po prostu jeżeli ich zaatakujemy, to że tak powiem trochę szybko to będzie. Tylko trzeba pamiętać o tym, że Austriacy mogą być trochę denerwujący. Okej. Jeszcze to, co tak sobie teraz myślę, trochę, myślę w swojej główce, to jest to, że później to dostaniemy, będziemy mogli sobie tutaj tak atakować resztę. To jest pytanie, czy... O, nie. Jest pytanie, bo ci mogą trochę nam popsuć rozgrywkę, ale zobaczymy, jak to będzie. Okej, Austro-Węgry tutaj mają problem. Możemy coś połączyć? Nie. To będzie... Okej. Nie. Nie lubimy was, Osmanowie. I wy wiecie dlaczego. Wy wiecie dlaczego nas nie lubimy. Ale nie powiem niedługo. Uznacie dlaczego was nie lubimy. Okej. Wysyłamy kolejną dywizję. No, mam już w miarę ich dużo. Okej, wielka wojna. Tutaj widzę, że wiele się wydarzyło. I... No i tutaj gość przestał być. To co pierwsze zobaczę, to jakim jesteś marszałkiem. No... Jakimś jesteś. Jeszcze jakoś sobie tutaj porobimy z tobą. No, póki co oddajemy ciebie. No i tutaj będziemy mogli zaatakować. Oczywiście Osmanowie póki co nic nie mówią, co będą chcieli zrobić. Kto wami rządzi w ogóle? Ci wami rządzą? O Jezu. Okej. Dawajcie więcej dywizji. Widzę, że Osmanowie na razie nic nie robią, ale wiadomo, że nic nie robią, to znaczy, że coś zaczynają, że coś planują. Więc będziemy musieli sobie jakoś tutaj pogarbiać. Okej, możemy już was atakować. No ja tutaj oczywiście mam te wszystkie możliwości. Szczerze, możemy dołączyć do Antanty teraz. Wiecie co? Zróbmy to. Co jest tak, że The Great War, tak, to... No nie, nie, no nie jesteśmy w wojnie, Francja istnieje. Czyli możemy zaatakować, okej. Dobra, możemy włączyć też to. Więc teraz spróbujemy dołączyć do nich. To nie musimy włączać. Więc rozpoczęła się wielka wojna. Wielka wojna o przyszłość Europy. Ale jesteśmy po stronie Antanty. Od razu mówię. Ja też będzie źle, ponieważ jeżeli jesteśmy po stronie Antanty i Serbia tutaj coś padnie, to będziemy musieli się trochę tam zająć obroną naszych granic. Ale bardzo chętnie się tym bym zajął.
Póki co jesteśmy w wojnie. Traciliśmy trochę więcej niż chciałbym. Zrobimy to. Okej, okay, mam już samoloty. Bardzo, bardzo dobrze. Nam się przydadzą. Okej. Okay. Dawajcie samoloty. No tak, z dwie fabryczki mogę dać na was jeden miesięcznie. Oj, trochę mało. Okej, okay, send him on trial. Vedoslav Adjay is against joining. Ignorujmy go. Okej. Okay. Teraz czekamy, żeby dołączyć do Antanty. Tutaj widzę, że daje nam się przepchnąć pierwszą prowincję, ale wiadomo, że to jest pierwsza prowincja. To, co chcemy tak realnie osiągnąć, to trochę więcej. Not invite to faction. No za chwilę to, że tak powiem, dołączę do was, więc muszę się trochę się uspokoić z tym. Okej. Okay. Zrobiliśmy to. Możemy zrobić claima na całą Macedonię. Jej, dołączyliśmy. Okej, okay. Możemy zmienić sobie to. Okej, 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 okej. Dobra. W takim razie, jak już tutaj jesteśmy i łomaści rosyjskie właśnie wjechały w tył. Tutaj to tak totalnie w tył. No nie powiem, część to jest moja zasługa. Wiecie, to jest część moja zasługi. Dobra, ale w międzyczasie, jak my sobie tutaj robimy, naprawdę to nie są, to są nasze kory, no. Dziwne, że nas nie bypassowało. Solub nie jest naszym kory. A, no to przynajmniej dostaniemy na to. Fajnie. Co w ogóle możemy zrobić po tym? Claim do Brudża, możemy dostać kory na to. Tutaj trochę może być problematyczne z tym. Teraz tak na to patrzę. Dobra. Nasi sojusznicy mają problemy. No, jeżeli coś takiego widzę, to znaczy, że mają problemy z przepchnięciem. Ale to nie oznacza. W ogóle wydaje mi się, że Belgia nam dajecie sprzęt, chociaż nie powiem. To nie jest jakoś. Zastanawiam się, w jaki sposób wyprodukujecie go. Tutaj wszystko mamy, więcej bombowców już nie zrobimy, tego to nie potrzebujemy. No bardziej, więcej bombowców to my już nie wyprodukujemy. Możemy co najwyżej wybudować lotnisko. I po prostu na tym lotnisku wystawić swoje samoloty, bo jest taki problem, że nasze samoloty nie mają aż takiego dużego zasięgu. Więc. Chociaż teraz pokazuje, że mają duży zasięg. Co? Co mają? Mają płatowce. Nasi przeciwnicy. O, masi los, Galapoli się właśnie wydarzyło. I my dzięki temu chyba się nam uda nawet to przepchnąć. Ciekawe. Okej, okay. Zrobię sobie to, nowe Bizancjum. W Polsce to teraz nowe Bizancjum będzie się kojarzyło przez kilka lat tylko z tym, że politycy sobie Bizancjum zrobili, bo tak uznali, że to będzie fajna metafora. Okej, okay, wygląda na to, że jesteśmy w stanie tutaj już przebijać. Nasi sojusznicy też dotarli, oczywiście nie pomagają Serbii. A dlaczego mieliby? Okej. Okay. No tutaj trochę trudno jest przebić czasami, bo mają dosyć dużą obronę. Jak to wygląda nasz marszałek, tak z tym, ma drugi poziom. No, organizatora tu nie masz, więc
Coś mamy jakieś? Nad czymś pracujesz? Nie wiem, gdzie jest. Kiedyś to wydawało mi się, że pokazuje, nad czym można pracować, ale tutaj to teraz trzeba po prostu przechodzić tak po kolei. Hillfighter ma. No nie, jeszcze ma trochę tego. Okej, udało nam się przebić przez to pierwsze. Wygląda na to, że no Osmanowie to tak powoli, tak dosłownie powoli przebijemy. Ale okej, co my potrzebujemy posiadać? To potrzebujemy. Restore. Potrzebujemy tyle rzeczy. Tylko, że tam ich w ogóle nie atakowaliśmy. Czy możemy mieć jakieś... Możemy zaatakować? Bo wiem, że po wojnie czasami jest coś takiego, że jak jesteśmy członkiem, to wtedy nam daje, że nie jesteśmy, że nam zabrania w ogóle już jakiekolwiek wojnę toczyć. Okej, możemy zrobić sobie to, ale no nic to nie dostaniemy. No tutaj trochę mamy rzeczy. No tak naprawdę to byśmy musieli Grecję zaatakować. Ale czy jesteśmy w stanie? Na tym modzie można testifyować? Aha, nie możemy w ogóle. Okej, w ogóle to stolicę okrążyliśmy. Mi się podoba. No i możemy sobie zwiększyć tutaj to. Możemy sobie zapewne War Economy wejść. Mamy w miarę dużo manpowera jeszcze. Okej, co tutaj możemy? Tutaj już nic zbytnio. Lepszą gospodarkę, przynajmniej dwa wiestych. I możemy sobie fighterów jeszcze doprodukować, żeby nam w powietrzu niby starczało. Też wydaje mi się, że starcza już. Okej, Konstantynopol jednak został, nie został odcięty. No ale powoli tutaj będziemy już się zbliżać. Już trochę mamy. Okej, tutaj to możemy jedynie zrobić jeszcze dwa cele narodowe. Okej, centralna Albania została pokonana wreszcie. Ale jest pytanie. No, jeszcze trochę nam zajmie. Okej. Kolejna doktrynka zawsze chętnie widziana. Z jednej strony chciałbym już, żeby trochę było do przodu, żebyśmy już porobili, ale z drugiej strony widzę Konstantynopol. Dobra, musimy porozdzielać sobie na dwie armie. Pierwsza pójdzie tutaj i wspomoże tych. A druga będzie stała po tutaj. Będzie tylko atakowała Konstantynopola. Tutaj wspomożemy Brytyjczyków, bo Brytyjczycy lubią się desantować na Osmanów. Coś tutaj Persian Government and Government Gendarmerie. O, chyba tak się to czyta. Okej, czy wy, jak to wygląda? Znaczy się tam mieli wojnę domową, ale w sumie my w miarę im pomogliśmy. Salonika Front. Okej, chyba wystarczająco długo się bronili, dlatego... Ale Francuzi, jest, Francuzi to mieli, że tak powiem, trochę ich popchnięto. Oraz, no mamy braki w sprzęcie. To oznacza, że musimy zmniejszyć naszą intensywność ataków. Żeby trochę sprzętu podzyskiwać.
Dobra, coś tutaj jeszcze ważnego jest? Chyba nie, nie sądzę, żeby już tutaj coś tak dużo ważnych rzeczy. Okej. Dobra, w głównej mierze no nie mamy zbytnio sił, które by nam tam w miarę pomagały. Nie mamy też zbytnio dużo fabryk, które by... tam tutaj nam w miarę pomogły tutaj. No, szybko to tam no, w miarę poprodukują, ale to już trochę bardziej kosztuje. No, 10 tysiaków. Tutaj możemy sobie to włączyć. Tutaj już nic nie atakują. Znaczy, że wyłączmy ten front. Tutaj też zbytnio nie atakujemy. No tak naprawdę to musimy już powłączać trochę tych frontów, dlatego że musimy najpierw sobie znowu przywrócić tutaj zaopatrzenie. Na szczęście część naszych sojuszników nam wysyła. No 6 tysięcy w karabinach, bo to trochę dużo. Najbardziej mi to nie podoba się, że na przykład tych nie mamy. Możemy zmniejszyć samoloty. Dobra, udało nam się przynajmniej przebić przez to. Orbący można zawsze puścić. Rosjanie sobie w miarę tutaj radzą. Tylko, że to nadal daleka droga, żeby skapitulować ich. No, Osmanowie to jeszcze dużo mają tutaj. Ja tutaj nie widzę, żeby w takim miarę szybko to się udało tutaj wszystko poogarniać. Egipt tutaj, sułtanat powstał. Bardzo znakomicie. Ja już nic więcej nie mamy. Mamy te myśliwce, co można byłoby zacząć się produkować. O, dobra, tutaj już mamy... mamy tutaj trochę rzeczy. Okej. Koniec wojny z Osmanami. Chodzi o to, no, że wiadomo, że tutaj trochę claimów mamy na Osmana. Koniec wojny. Wiecie co? Ja może... O, widzę, że co tutaj Rumunia. A wy to co to jest? Francuzi! To jest moje! Francuzi! Co wy robicie? O nie! Nie ma Player Lead Conference. O! Znaczy się Player Lead... State Management Tool. Czy nie pamiętam jak to się nazywa. Muszę to robić osobiście. Set Owner. To jest moje. Wara mi od tego. Dobra. Więc w skrócie. No my nic tutaj nie zyskaliśmy. No mamy claimy na to. A ile mamy tutaj claimów tak realnie? Mamy dużo claimów. No możemy tutaj jeszcze włączać, ale wydaje mi się, że już więcej tutaj nic nie będzie. Tutaj się wycofaliśmy. Dajcie tylko tutaj, żeby przynieśli. No, Osmanowie padli. To jeszcze przeciwko nimi. Walczymy. Teraz mamy jaśniejszych Osmanów. Gaduję, że może dojść do jakiegoś buntu. Macie jakieś drzewka? Nie, już nie macie. To po prostu Osmanowie, które już nie mają drzewka.
Więc w skrócie to się nam udało. Mamy oczywiście tutaj trochę tych... tych tutaj wojska. Tylko bez specjalnych jednostek to my nic nie zrobimy. Możemy tak naprawdę sobie pousuwać część z tych normalnych, ponieważ to już nie ma sensu. Musimy po prostu porobić sobie jakieś czołgi czy coś takiego. No właśnie to. A ile to nam zleci, to ja nie wiem. Okej. Okay. Właśnie to jest ten problem, że no mieliśmy tą wojnę. No i nie mamy żadnych decyzji, żeby zaatakuj. Nie mamy tutaj. No, tutaj chodzi o to, żebyśmy kontrolowali, ale jak mogę zaatakować? To musiałbym włączyć w zasadach. No, nie powiem, to jest po prostu coś takiego, że tutaj przeszliśmy wszystko. Teraz mieliśmy to. Mamy nadal marzenia o nowym Bizancjum. Nie chodzi o to, że ja teraz zakończę tą serię, tylko chodzi o to, że ja nie widzę możliwości bez używania komend, żeby na przykład tutaj justifyować. No właśnie, na przykład to. To jest trochę takie jakby nie do końca osoba, która to robiła na tą wersję moda, czyli że to jest dosyć stare drzewko. O, co się spodziewałem, że jak będzie stare drzewko, to mogą być problemy. No ale no, póki co wiecie, no to nie jest tak, że przegraliśmy, to nie jest tak, tylko teraz na przykład mamy tutaj znowu walkę będziemy mieli z tymi, a po wojnie zgaduję, że dadzą nam takie, no dadzą nam minusy, które powodują, że my kompletnie, ale kompletnie nie będziemy w stanie, wiecie, walczyć. Bo na przykład zobaczcie na to, że tutaj mają teraz te wszystkie minusy. No, oprócz tego. No, ale mają po prostu trochę tych minusów. A my możliwe, że dostaniemy ich jeszcze więcej, więc zobaczymy, jak to będzie. No, to jest coś takiego, że przeciwko całemu światowi nie da się w tym modzie zbytnio grać, ponieważ to jest mod, który polega na tym, że oj, mod co dosłownie jest symulator tych okopów, więc przez dłuższy czas nie da się przepchnąć o prowincję. Co jak sami widzicie, tutaj trochę inaczej wygląda. No ale teraz pójdziemy sobie, no wiecie, no powysyłam samoloty na przykład tutaj, żeby popomagały. Też sobie w międzyczasie zacznę produkować te czołgi, no ale kolejne odcinki to nie sądzę, żeby było coś aż tak bardzo, bo tutaj trochę tej dywizji jest, tutaj trochę tej dywizji jest. Jeszcze, gdybym tylko mógł, wiecie, gdybym mógł budować na... Kim wy jesteście, że ja mogę na was budować? Jesteście moim sojusznikiem, wow, mogę budować na was, dobra. Dobra, Bułgarzy dołącz do wojny. Dobra, i tak będę chciał kończyć, bo trochę tak czasowo nie wyrobię się na 16. Dobra, ale widzimy się w kolejnych odcinkach. Był z wami Dragon. No to, cześć!